Halo, halo, dzień dobry. Patrzę przez okno, gdzie moje chłopaki są, ale ich nie widzę. Ja się przygotowałam do wyjścia na miasto, w sensie do sklepu muszę iść. A tak w ogóle to dzisiaj jest poniedziałek i moje bliźniaki są właśnie od 11:30 już w domu. I jest teraz godzina 14:30. A mój kubuś wraca o 16 dzisiaj, więc ja muszę. Przepraszam, ale dzisiaj najadłam się znowu. Znaczy, w sensie, dzisiaj mam wieszak z koszulami męża do prasowania. Tak będę tłumaczyć po drodze, co widzę. W takim sensie, że u niego jest już teraz troszeczkę taki inny porządek, ale jeszcze nie ma porządku, bo jeszcze jakoś tak jest dziwnie. Zaraz wam pokażę. A ja się ubrałam. Do kuchni wrócimy później, bo jak zaczęłam mówić o porządkach, to wam pokażę, co jest u mojego męża. Ja się ubrałam i chcę wyjść na zakupy i chcę wam coś pokazać, ale wam pokażę pokój mojego męża. No nie wiem, czy wam pokażę. W takim sensie, że jest pusto, tak? Bo tutaj stał u niego ten taki stojak właśnie, co wam pokazywałam z koszulami. On tu miał taki. I to trochę echo odbierało. I teraz zabrałam ten stojak i tu znowu słychać echo, nie? Także jest trochę pusto. Coś tutaj jeszcze, jakieś półki mu zamontujemy na książki nad biurkiem, bo on tam ma biurko teraz, bo stało przy oknie. Oczywiście ciuchy, no właśnie, ale to norma, bo to gdzieś właśnie tu chyba mu postawię jedno krzesło z balkonu, żeby mógł sobie te ciuchy wieszać. Wiem, ma dużą szafę i powinien być w szafie, ale wiecie, jak to jest, nie? Zawsze jest. Chyba każdy ma coś takiego, że jak się człowiek rozbiera, to ma ochotę coś tak po prostu położyć i potem to ewentualnie sprząta bądź nie, w zależności wtedy już od człowieka, ale ogólnie to często jest tak, że faceci właśnie tak rzucają rzeczy, więc tak. Tutaj szlafroczek na łóżku to ja rzuciłam, bo właśnie on miał na tym wieszaku i nie ma miejsca, żeby tak zahaczyć szlafrok na przykład. W łazience nie ma wieszaka tak wysoko. Taka lipa trochę jest i coś by trzeba wymyśleć i centralnie wieszaki umocować na ścianach, powiercić, bo mój mąż się bronił przed wierceniem, ale jak my mamy tu mieszkać 20 lat, czy tam jeszcze więcej, nie wiem, to w ogóle nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł, żeby oszczędzać ściany. Takie jest moje zdanie i mój mąż na pewno też, on tak, aczkolwiek też jest kwestia tego typu, że na dzień dobry nie ma co robić dziur jako pierwszych, tak? Bo jeszcze właśnie, a to biurko się przestawia coś i dopiero w końcowym efekcie będziemy te półki montować tak, żeby było już, żeby pasowało nam później, nie? Dzisiaj jakoś blado wyglądam. Tak mi się wydaje, że jakoś tak dziwnie wyglądam. Ale ostatnio się nie wyspałam. Z piątku na sobotę albo sobotę na niedzielę? Z piątku na sobotę miałam taką ciężką noc. Miałam wrażenie, że nie spałam. W ogóle takie głupoty mi się śniły. Jestem się w ogóle o to chodzi. I wstałam bardzo niewyspana. I wczoraj jedna noc to nie wystarczy, żeby się wyspać. Wczoraj, dzisiaj spałam. Dzisiaj nie mogłam się obudzić. Dzisiaj dopiero spałam, także nie wiem, o co chodzi. Tak czy inaczej, to tak. Jest łóżko. Tu jest jeszcze jakaś bluza, bo też była tak zarzucona na tym wieszaku i nie wiedziałam, co z nią zrobić, więc położyłam na łóżko. Ma łóżko, ma lampę. Z tamtej strony teraz. I tam jest właśnie taki róg. On ma tam taki stoliczek i ten róg, bo ten pokój jest taki ni w gruszkę, ni w pietruszkę, bo to nie jest kąt prosty i łóżko jak stoi prosto, to tam jest taka dziura. Ani do sprzątania, do odkurzania niewygodne, ani w ogóle do niczego. Do niczego. Po prostu ja nie wiem, dlaczego jest tak skośnie. Ale dobra, no bo przecież no tak wyszło. Dobra, i tu ma biurko, firan oczywiście brakuje i tu ma szafę. Za szafą jeszcze na razie też tam nic nie ma. Stoją głośniki, które są jeszcze niepodłączone. I wielka szafa i mamusia w szafie, w połowie ubrana, bo w tych spodniach nie idę do tej sukienki. To jest właściwie sukienka, ale że ja nie chodzę w takich krótkich rzeczach. Tak, widać mnie? Nie chodzę w takich krótkich rzeczach, aczkolwiek ktoś by mógł powiedzieć, żebym mogła, może by mi mogła, może nie, bo ona krótsza z przodu jest, a ja nie lubię pokazywać swoich kolan, niestety, bo po pierwsze mam żylaki i to brzydko wygląda. Zawsze lubię mieć takie, jak się mówi, 3/4 takie i zaraz przebiorę jeszcze spodnie, bo nie zdążyłam. Pranie mam przygotowane do prania chodniczki, bo będę szła
do sklepu to wezmę, to po drodze wstąpię do piwnicy i wstawię. Dalej, co Wam chciałam powiedzieć? A i śmieci chciałam wziąć po drodze jeszcze. Nie wiem, czy się zabiorę, czy nie, ale może się zabiorę. A, wiem, co Wam chciałam powiedzieć. Chciałam Wam pokazać moje... moje krakersy. Tak wyglądają moje krakersy, proszę bardzo. I to są krakersy, które robiliśmy wczoraj, w niedzielę. I one są... one są... Nie mam tego stojaczka tutaj przy sobie chyba. A może i mam. Haha, mam. Tak, mam śmieci do wyrzucenia, mam słoiki do wyrzucenia i właściwie powinna miś pochodzić. Ale wiecie co, ten mój Jasiulek z tym okiem coś nie teges. Ma czerwone oko i to ja mam wrażenie, że to jest od alergii, bo jak dam mu tą tableteczkę, ja mu co drugi, trzeci dzień te tableteczki odstawiam, co drugi. Właściwie codziennie próbuję mu odstawić tą tableteczkę, bo nie chcę mu ich dawać, ale co mu odstawię tableteczkę, to on wraca do tego właśnie... Kataru może teraz tak nie ma, ale oczy ma czerwone bardzo. Nie wiem, co to jest. Bacznie obserwuje i jest zmęczony przez te oczy, nie? Dobra. I co? Głośno jest za ulicą, ale za ulicą, za oknem. Ale trochę słychać, więc są takie... Powiem Wam szczerze, że średnio mi odpowiadają. I ja się tego dzisiaj najadłam i ciężko mi jest. Centralnie mi jest ciężko, bo owsianka tam jest, tak? Tak się przyzwyczaiłam do owoców i po owocach jest mi tak fajnie lekko, że po tym jest mi ciężko i... Znaczy ciężko, no nie mogę powiedzieć, że jest mi ciężko, ale ciężej niż po samych owocach. I jestem w stanie, rozumiem codziennie, każdego dnia coraz bardziej rozumiem te osoby, które jedzą na właśnie wegetariańsko, może nie, witariańsko albo frutariańsko, tak? Rozumiem, bo po prostu jest niesamowicie fajnie lekko po tym, więc rozumiem, ale ciężko jest, jak się robi. Tyle zostało z całych dwóch blaszek. Suszyły się, kochani. Wczoraj jedliśmy pierwsze na kolację, ale dzisiaj rano po kolacji jeszcze chodziły i chyba było 8 godzin, a te suszyłam jeszcze 4 godziny dzisiaj, także jakieś 12 godzin, ale one nie są takie bardzo cieniutkie. Widzicie, one są takie dość teges. I są, nie są też zupełnie na wiór wysuszone, są takie. Ja je chciałam dzisiaj rano już wyłączyć, ale chłopacy wołali, że chcą mieć bardziej chrupiące, więc je troszkę bardziej podsuszyłam. Myślę, że to wcale długo się nie suszyło. 10-12 godzin, jakby, no może jakby było 5 tych blaszek, to by dłużej było po tej wilgoci, może więcej, a może nie mam racji, nie wiem, bo w tej kuchni jeszcze nie robiłam tak dużo. Może wcale nie mam racji, bo jak jest dobra wentylacja i jest właśnie termoobiekt, to i tak wydmucha, więc być może bez znaczenia jest, jak długo, jak dużo tych warstw by było. Tak czy inaczej na te druciki nie patrzyłam, bo co pójdę, to popatrzę na coś innego. Chciałabym dodatkowe takie kratki. Myślę, że dużo taniej takie kratki wyjdą niż dehydrylator, nie? Tak myślę. Raczej na pewno. I tymczasem coś takiego bym miała, bo dehydrylator to znowuż jest około co najmniej z 500 franków pewnie, nie? 500 do 1000, więc teraz absolutnie odpada, bo rowery chcemy kupić, a i tak nie mamy na 4 rowery, tylko na 3. I Jaś powiedział dzisiaj, że on bez mamy nie będzie jeździł. On chce mieć rower, jak mama będzie miała rower, więc może w tą sobotę kupimy rower dla Maćka i dla taty i tata będzie z dwoma chłopakami jeździł, a ja w tym czasie z Jasiem coś innego będziemy robić. My z Jasiem zawsze sobie coś znajdziemy do roboty, bo on lubi ze mną czas spędzać na takich troszkę... no nie powiem kobiecych zajęciach, ale on lubi z dziewczynkami i on lubi ze mną bardziej. Także my myślę, że sobie byśmy znaleźli. Ja wiem, że najlepiej by było, jakbyśmy mieli wszyscy rowery i byśmy pojechali wszyscy, no ale nie mamy tyle kasy, żeby kupić teraz 4 rowery, nie? Więc teraz zaplanowaliśmy jeszcze 2 te rowery. A może zrobimy tak, że kupimy dla Jasia i dla Maćka,
A jak będą gdzieś jechać, to tata weźmie po prostu Jasia rower, bo to będą już i tak duże rowery, albo Kuba usiądzie na Jasia rower, a tata weźmie Kubusia rower. Zobaczymy, jak to będzie, bo też się boimy tego, że oni najzwyczajniej w świecie, jak będzie miał Maciej rower, to Jasiowi wtedy też się zachce rower. Ale pójdziemy wszyscy do sklepu oczywiście i tam podejmiemy decyzję i zobaczymy, na czym to stanie. Tak czy inaczej, no właśnie, to te rowery, a kolejne dwa rowery pewnie byśmy kupowali za czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie z kaską, no bo wakacje, potem szkoła się zacznie, trzeba będzie kupić na jesieni ciuchów, butów, no, dużo butów, bo i my z mężem nie mamy zimowych butów, takie jak tu będą potrzebne. Co prawda we wrześniu nie będą potrzebne zimowe buty, ale chłopakom na pewno będą potrzebne jakieś takie jesienne, bo oni na jesień w Anglii to oni cały czas chodzili w takich siatkowych Adidasach, nie? Tutaj to myślę, że tak nie przejdzie, bo tutaj troszeczkę jednak jest inaczej i zimniej jest. Więc będziemy musieli mieć jakieś takie buty, no pół buty, ale nie siatkowane, nie? Nie takie z materiału, tylko z jakiejś tworzywa, które nie będzie przemiękało na deszcz, na deszczowe dni. Także tak, więc to będą pierwsze zakupy i zobaczymy, co dalej, nie? Na pewno nie będzie, jakby co, to na pewno na dzień dobry nie będzie odkurzacza niestety, nie będzie tego mojego miksera niestety i wiele rzeczy będzie musiało poczekać, bo trzeba będzie kupić z 5 rowerów, a 5 rowerów to jak jeden kupiliśmy za 950 franków, to prawie 1000, to 5 rowerów 5000? Aż krew leci normalnie, aż krew leci. No ale dobra, no co, jak trzeba, to trzeba, nie? Ja myślę, że nie samym domem, odkurzaniem i jedzeniem człowiek żyje, bo rowery też są bardzo potrzebne, więc dlatego taki, a nie inny plan jest działania, że rowery na naszej liście zakupów wyskakują na pierwsze miejsce. No, a potem będzie jesień i będzie trzeba kupić jeszcze pewnie jakieś jesień, no na zimę pewnie jakieś sanki co najmniej. Nart myślę, że nie będziemy kupować w tym roku, bo na pewno nie będziemy mieli na to pieniędzy, ale może się gdzieś tam wynajmie jakieś narty, żeby oni mogli sobie spróbować, nie? Także tak myślę, że to się zakończy w tym roku. Mam nadzieję, że to się tak zakończy w tym roku, bo nigdy nie wiadomo co do czego. No i to tak, dzisiaj mi się właśnie teraz przypomniało, że Maciulek płakał, bo przypomniał mu się przyjaciel z Anglii i zaczął płakać, że tęskni za przyjacielem, za tamtą szkołą, w sensie podejrzewam za właśnie spotkaniami z wszystkimi w klasie i za piłką, bo każdą sobotę i raz w tygodniu i w niedzielę były mecze i w każdą sobotę były treningi piłki nożnej, a tutaj nie ma, a on to po prostu kochał i tutaj sobie załatwił formularz, że chce iść na turniej piłki nożnej, ale potem zrezygnował, bo powiedział, że nie chce, bo się boi, że nie będzie rozumiał, co do niego mówią i myślę, żeby nie rozumiał, co do niego mówią, bo ja widzę, że jednak dużo rozmawiają po angielsku na... nie wszyscy, ale ta dziewczynka, z którą się najczęściej bawią, to ona mówi po angielsku dużo, dużo, nie wszystko, ale dużo. I oni na tym bazują, a niektóre dziewczynki mówią po niemiecku tylko właściwie, bo te młodsze nie mówią. No i to na pewno się tam czegoś uczą, no i w tej szkole też się trochę uczą, ale nie jest to tak dużo, jak myślałam, że będzie. Myślałam, że jednak będzie to trochę szybciej szło. Wiecie co? Ja patrzę przez okno, bo jest chmura. Wczoraj byliśmy na tym i tak się fajnie opaliłam, że w ogóle dotąd mam opalone, bo taki miałam mniejszy dekolcik, a tu jestem biała, buzię mam opaloną, nie? Wyglądam jak... jakbym pracowała na tym, na budowie, nie? I tak patrzę przez okno, że jest... No, mają burze dzisiaj być, to ja muszę zapindać. Coś słychać. O kuźwa. Ja muszę zapindalać do sklepu, bo tu jeszcze słońce świeci, ale tam już nie świeci. I tam nie świeci. A tu jest tak, że jest moment,
z małej chmury jest burza. No. No ale w ogóle jak? Trochę mi się nie podoba, nie? Bym chciała... Tak. Tam centralnie gdzieś daleko jest burza, bo słychać. No kurka. Nie czaję bazy, ale jakaś taka dzisiaj jestem czerwona. Może po tym słońcu, bo wczoraj był spacer i było takie słońce, nie? Takie ostre słońce wczoraj było. I taka jestem trochę czerwona tutaj jeszcze, nie? Chociaż ja się na czerwono nie opalam, że niby. Ale trochę tak, jakaś taka jestem. Dzisiaj to chyba właśnie... Powinnam się trochę malować, ale myślałam sobie, że założę sobie okulary. A tu słońce trochę zachodzi, to okularów nie założę i jestem taka nieumalowana. Dobra, to ja zwijam wroty, idę po to, co robić, co mam robić. Jest godzina właśnie za 15:15, bo ja dzisiaj cały dzień siedzę i wstawiałam Wam filmik, odpowiadałam na komentarze też i z dietetyczką się kontaktowałam. Będę miała, już pieniążki są wpłacone na kolejne wizyty, więc będę ustalać termin wizyty. Odpisałam właśnie na moim koncie bankowym w Anglii. Zlikwidowałam direct debit za moją komórkę, bo właśnie muszę Wam powiedzieć, że miałam donosy, że telefon mój będzie tu długo, długo działał angielski. Otóż się okazuje, że nie działa mi, już od jakiegoś czasu mi nie działa. Więc postanowiłam, że nie będę płaciła direct debit, no bo po co mam płacić, jak mi nie działa, tak? Więc dzisiaj, jak zajrzałam na konto, powinnam była to wczoraj zrobić, aczkolwiek, dobra, powinnam to zrobić w zeszłym tygodniu, ale nie pomyślałam i 25 funtów za to płacę, z kawałkiem może, nie wiem, no ale coś koło 25 funtów. Oczywiście, jeśli nie przekroczę, no ale teraz tu jestem ja z reguły dużo nie ten. Ja korzystam z Messengera, tam w pakiecie miałam nielimitowaną ilość SMS-ów. Ja bazuję na wiadomościach tekstowych, dzwonię naprawdę sporadycznie. I muszę Wam powiedzieć właśnie, że dzisiaj jest dzień, w którym powinni brać opłatę, a ja dopiero po południu zlikwidowałam i nie wiem, czy zdążyłam, czy nie. Bo nie było jeszcze, że pobrali, ale może już wzięli. Tylko jeszcze nie było, nie wiem. Albo zdążyłam, albo nie. Jak nie zdążyłam, to jeszcze wzięli. A jak zdążyłam, to już nie wezmę i będę 25 funtów w kieszeni. To by było fajne, bo już zakupiłam sobie nowy numer tutaj szwajcarski, tak? Bo potrzebuję mieć kontakt z nauczycielami w szkole. Tak, potrzebuję mieć kontakt z nauczycielami w szkole, bo jak dzisiaj na przykład rano Jasiu wołał, że oko go boli i faktycznie to jedno oko ma czerwone, to pomyślałam sobie, że dzisiaj to akurat były 4 godziny lekcyjne, więc poszedł i wrócił. Dałam mu rano tą pół tej tableteczki i on wrócił troszeczkę lepszy niż był, ale cały czas to oko ma czerwone i widać, że te oczy bardzo dużo energii go kosztują. Teraz zabierają mu dużo energii i przyszedł tutaj niedawno i położył się do łóżka na 15 minut. Ale Maciej został na dworze, no to on też poszedł na dwór, a Kubuś jest cały czas w szkole, także nie wiem, co chciałam jeszcze powiedzieć. Aha, powiedziałam Wam o tym telefonie i idę. Kubuś pojechał rowerem, w ogóle ja nie wiem, na ulicy, ulicą rowerem pojechał. Panie Boże. Na pewno będzie wszystko dobrze, słuchajcie, bo... ale to sporo samochodów jeździ, wbrew pozorom mała miejscowość, ale samochodów jeździ dość dużo. Ja nie wiem, czy on ma opanowaną jazdę po ulicy, bo on w Anglii jeździł rowerem, ale po chodniku i... No i nie wiem. Dobra, idę, bo grzmi i grzmi i może będę wracać z tym. A muszę iść kupić banany. Tam mam tyle bananów, ale muszę kupić banany. Tak, tutaj są jeszcze... Cały czas kartony, ale nie szkodzi. Przepraszam. Tutaj mam też banany, ale te są jeszcze niedojrzałe i muszę kupić banany kolejne, bo tamte tyle idzie na te lody tych bananów, że muszę po prostu, mimo to, że jeszcze mam dużo bananów, to i tak muszę iść, w sensie kupować następne i kłaść, żeby dojrzewały, bo żółtych bardzo rzadko można kupić takie żółte, fajne banany, jak te na przykład tutaj, co mamy, nie? Tylko trzeba kupić je bardziej zielone. A te kupiliśmy ostatnio, jak byliśmy w Lidlu, bo w Lidlu są banany po... W
funt 49, a w Migrosie są banany po 2,52. Ponad 2 funty na pewno, franki w sensie. Dobra, zmienię chyba tą bluzkę, bo jak zacznie padać, to chyba nie chcę iść w takiej bluzce. Założę jeansowe spodenki, jakąś zwykłą koszulkę i polecę. To na razie wtedy. No i przebrałam się i nie poszłam, nie? Słuchajcie, muszę tą suszarkę schować do środka. Przebrałam się, ale jest fajnie. No, dobrze, że nie poszłam. W takim sensie, że wybierałam się jak sójka za morze i oczywiście nie kupiłam chłopakom takie butki na... jak się mówi? Wiecie na co, nie? Do rzeki. Jedne tylko, bo nie było więcej. Były tylko dla Jasia, bo Jasiu ma najmniejszą nóżkę. W sumie to tu nie zmoknie, więc może tylko zdejmę, bo tu już jest takie suche. Bo właśnie wczoraj byli na rzeczce i przyszli mokrzy i tacy brudni, a ja miałam już wszystko poprane, a oni się wczoraj kąpali cali, nie? Zamoczyli się cali i musiałam te rzeczy wyprać w ręcach po prostu i dlatego jest tego tak mało, ale i tak to... No, wyschło, nie wyschło. Nie wiem, czy te spodenki wyschły. Te jeszcze nie wyschły, bo wiecie, jak to w ręcach, nie? Nie wyrżnie się tak mocno. Ale dobra, wezmę to wszystko do domu już i powiem wam, co się działo. No, chciałam iść do... Zarzucę tu może, albo gdzieś, nie wiem jeszcze gdzie. Chciałam iść do tego sklepu, poszłam do pralni, wstawiłam pranie, poszłam do... wyrzucić śmieci i zaczęło padać, ale to tak zaczęło padać, że no właśnie, tutaj tak pada, nie? Nie zdążyłam nawet dojść do sklepu, a tak sobie myślałam, żebym tylko doszła do sklepu, jakbym wracała, to już by padało. Ale to pada, słuchajcie, to nie jest takie... no taka burza, nie? No to pada mocno, co tu dużo gadać. No i pójdę później, albo przestanie, albo nie, nie wiem. Mój Kubuś będzie... za pół godziny wracał do domu. On kocha deszcz i kocha burzę. Ale na rowerze? No, chciałabym, żeby miał dobrą widoczność i żeby nic nie tego. No i dokończę słowo, bo wyszłam na dwór i miałam nadzieję, przygotowałam kluczyk, tak? Będę prasować w tym czasie. Przebrałam się w bluzę na krótki rękaw, ale nie, żeby nie było. I w jeansowe spodenki i ubrałam się i wyszłam i myślałam, że ich spotkam, że oni gdzieś będą tutaj i przygotowałam nawet kluczyk taki, żeby im o spodenki zahaczyć gdzieś, że jakby chcieli wrócić do domu, jakby mi nie było, to żebym była, nie? Żeby mogli wejść. A oni pierniki normalnie u tej tutaj, na szczęście tu naprzeciwko i ktoś, ja w oknie stałam i patrzyłam i pokazali mi się na balkonie, nie? Że są ubianki, także spoko, niech sobie tam siedzą. Bo niech sobie siedzą, no, aczkolwiek tego Jasia te oczka bolą, wolałabym, żeby może był w domu, żeby sobie poleżał troszkę, ale dobra, dobra zabawa z przyjaciółmi to najlepsze lekarstwo, nie? Także tak, zostaję w domu, włączam żelazko i będę prasować, nie? Może poprasuję te koszule mojego męża, bo one są... takie średnio całe do prasowania, w sensie one są takie, wiecie co, z kartonu, ale one były tak fajnie złożone, że tam kołnierzyków czegoś już nie będę prasować, bo były prasowane, nie? Tylko tak trochę jest smyrne. Chciałam jej włożyć wczoraj, a no właśnie, chciałam jej wczoraj włożyć, bo jak koszulę zasuchę, to fajnie jest włożyć na noc do reklamówki, spsikać. Nie mam psikacza, o, to kolejna rzecz, którą powinnam zapisać na listę z zakupami, bo mi tego... spryskiwacza brakuje, nie? No i dobra, teraz będę czekać na Kubusia. Oj, oj, oj. No. Tak to właśnie jest z tymi bąblami, że ich nie widać. Nie jestem przyzwyczajona do tego, że oni tak siedzą gdzieś poza tym, a oni się cieszą, bo oni tak dużo nie chodzili tam w Anglii, a tutaj chodzą. Tak na dzień dobry, nie wiem, ale dobra. Dobra. Dobra, to powiedziałam wam, to chciałam wam powiedzieć. Chyba chciałam jeszcze... Ostatnio już zawsze... prasuję,
Ale wiecie co, jest ciemno. Jest godzina punkt 16, a mój Kubuś właśnie kończy lekcję i pojechał na rowerze. A to, co jest teraz, to jest po prostu oberwanie chmury. Nawet nie chcę mówić. Po prostu jest strasznie. Wy tego na pewno nie widzicie. O matko! Jest strasznie, jest burza i leje, a on jest na krótki rękaw, na krótkie spodenki i rowerem. Może ich nie puszczą z tej szkoły, poczekają aż przeleci. O mamo! Jest okropnie! Strasznie jest. Nie ma gradu, ale jest deszcz, jest tak zimny. Czuję tu, jak pyłek na mnie leci, jest zimny. O Boże. Nie mogę się skupić nawet na prasowaniu. Nie mogę się skupić nawet na prasowaniu, słuchajcie. Tak pada. Jest po prostu strasznie. I błyska się co chwilę. To jest dopiero. A mogłam iść rano do sklepu, nie? Ale sklep to tam pikuś. Bo damy radę. Będę patrzeć na niego. On ze szkoły ma jakieś 3 minuty na tym rowerze, nie? Ale są takie kałuże na ulicach, jak samochody przyjeżdżają, to po prostu, bo nie nadążają te studzienki odbierać. No to już pada, słuchajcie, tak. To tak pada już długo. No chyba centrum normalnie jest. O Boże. Znając mojego Kubusia, to on będzie chciał jechać w najgorszy deszcz, bo on jest z tych, co on w najgorszy deszcz to najfajniej. Najgorsze warunki to najfajniejsze warunki. No taki jest chłopak, nie? I spoko, niech sobie taki będzie. Bo lepszy taki niż rozmazany, który by się bał wszystkiego. Ale taka burza, nie? Przyjedzie, weźmie ciepły prysznic i będzie dobrze. Nie martwię się o to, że się przeziębi. Nie, nie. Tylko wiecie co, nie? Jak to mówią, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Odbijają mi się cały czas, przepraszam, ale mi się odbijają cały czas te chlebki, nie? One są niby surowe, ale to, jak mówiłam, to nie jest to samo, co... Troszeczkę zależyło? Nie, nie zależyło. Kurczę, jak się błyska. On zawsze, jak jest burza, to chce wyjść na dwór, nie? Ja tu mam krowca, ale nie szkodzi. Patrzę na podgląd, ona już jest sucha. Aczkolwiek jeszcze coś tam w środku jest, no, bo jak przygniotę, to boli. I tu druga, gdzieś tu. Ale dobra, nieważne, bo to nie o to tu chodzi. Tak, kochani, biorę się dzisiaj za jakiś obiad, nie? Chleb miałam kupić w sklepie dla mojego męża do pracy, a tak to nie wiem co, bo ja chleba nie upiekłam dzisiaj. A jest 16, to może jeszcze zakręcę jakiś chleb, żeby był 17. By urósł, na 19 na kolację będzie, nie? Bo nie wiem, czy do tego sklepu pójdę właśnie. I mój mąż weźmie wtedy nawet mój chleb do pracy. Bo w takim sensie, że do pracy dla męża, nie? Bo my tutaj to sobie placuszki usmażymy, naleśniki dzisiaj były. No i te krakersy i damy radę, nie? Nie trzeba iść do sklepu. Ale Kubusia moja będzie z tamtej strony jechał, a wy widzicie, co wy widzicie? Wy widzicie ten kawałek, o tak. To on będzie jechał z tej strony, gdzie ten jest, to z tej strony w tamtą. A to tu, to już jest ten. To już jest wjazd na parking. I jest teraz godzina, a nie wiem, która jest. Ale z 5 po, bo o 16 włączyłam telefon, a jest za 5 minut nagrywam, nie? Czyli może
ich nie puścili ze szkoły. Może kazali im poczekać, nie? Aczkolwiek, o, dzieci jakieś idą chyba tam ze szkoły, takie pod parasolkami. Może on jeszcze pojechał gdzieś pojeździć na rowerze, nie? Bo to nigdy nic nie wiadomo z tym moim kubusiem. I przyjdzie taki mokry. Biorę się za obiad, bo na piątą muszę mieć obiad, nie? A już jest po czwartej. Masakra, powiem wam. Teraz troszkę przestało padać, więc spoko. Ale tam jak jadą, tam jak jeżdżą samochody w tamtej... O, teraz tu nie widać, nie? Nie wiem, co wam pokazuję. Nie, nie widać. Z tej strony bym musiała złapać. Tam jak jadą samochody. Tu wy widzicie. Tu. Tu jak jadą samochody, to od naszej strony jest wielka kałuża. O, może widzieliście. Tak, to dziewczynki ze szkoły szły, bo idą tam, też może widzicie, może nie, tam idą, tam jest droga, tam i droga jest tam do góry. Nie wiem jak pokazywać, bo w podglądzie to wszystko na odwrót jest, nie? Dobra, tak czy inaczej idą kolejne dzieci ze szkoły, czyli te dzieci wyszły normalnie z tej szkoły, nikt ich jakby... nie zatrzymał na chwilkę, żeby przeleciało, tylko wszyscy wyszli, więc mój kubuś powinien za chwilkę być tutaj. No. Nieźle, nieźle się dzieje. Te. O, kubuś jechał. To był kubuś i on z tej strony tam jedzie? To dziwnie on jedzie. Czemu on tak jedzie? A, bo może z tej strony przyjechał przy tych. Skręcił szybciej na boczną ulicę. No dobra. W każdym bądź razie jest już. Zaraz będzie w domu. Zmoknięty, zmarznięty. Ale na pewno uchachany. Chociaż będzie takiego, wiecie co, nie? Takiego, no nie udawał, ale będzie taki twardził, nie? Że on jechał tego śmiech. No, czwarta po południu. Normalnie o dziewiątej nie jest tak ciemno, teraz jest czwarta po południu i ta burza długo jest, nie? Bo o 15 wychodziłam, nie? 14 i coś chciałam wyjść i zaczęło padać, a jest 16 i cały czas pada, także długo. Długi deszcz. Tak, jak na tutaj. Dobra, to nie będę ściemiać, biorę się za obiad wtedy. Nie wiem, czy pójdę do tego sklepu, czy nie pójdę dzisiaj, bo... No, najpierw zakręcę chleb, a potem obiad. W sensie zrobię placuszki z cukinii dzisiaj, z jajeczkiem. To chociaż troszeczkę warzyw będzie tam, nie? No nie na surowo, ale co tam zrobić? Zmieniam bluzę i biorę się za skrobanie, obieranie i tarcie. I te robaki też powinny przyjść, ale nie idą. No dobra, zobaczymy. Wyglądam na chłopaków i kubuś przyszedł oczywiście cały mokry, wykąpał się. Patrzcie, jaka rzeczka jest pełna, a tamta jaka jest, zobaczcie co się dzieje. Wow, to jest żywioł, zobaczcie co się dzieje. O Boże. Masakra, ile wody. Tyle wody spadło z deszczu i tak szybko jest woda wszędzie. Wow! Jeszcze się błyska. Moje chłopaki, wow! I coraz więcej tej wody chyba jest. Ona nie nadąża odbierać. Chodźcie. Moje chłopaki tam są. Jaś! 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 Jaś!
Zobacz, jaka rzeka jest! Zobacz, jaka rzeka jest pełna! Tamta rzeka! Okej, idź im otwórz. O mamo, ale rzeka jest po prostu... Mam nadzieję, że tutaj nie będzie wylewało. O rany! Szok! Ach, chciałam nagrać jeszcze rzekę z tej strony. O! Kubuś, żebyś nie miał skarpetek mokrych, tak? Bardzo proszę. Kubuś nagrywa swoim tablecikiem. Proszę tak nie robić, tak? Ja mam lepszy sprzęt, bo mam kijek. Ale to i tak nic nie daje, bo to nie o to chodzi. Bo to jest raptem metr przybliżenia. Normalnie ta rura jest pusta. Mam nadzieję, że tu powodzi nie ma. Nic mi o tym nie wiadomo przynajmniej, ale wow.